Dzień dobry, panie majorze. Dzień dobry. Od poniedziałku trwa w Polsce tak zwana kwalifikacja wojskowa. Co to takiego? Kwalifikacja wojskowa polega na określeniu zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet rocznika 94. Taki spis z natury niejako, tak brzydko mówiąc, inwentaryzacja tych, którzy kiedyś mogliby do armii trafić. Może sprawdzenie, czym faktycznie dysponujemy, jeżeli byśmy musieli wykorzystać mężczyzn 19-letnich. W czasach mojej młodości i chyba jeszcze nawet kilka lat temu było tak, że młodzi mężczyźni raczej się migali od służby wojskowej i to już na etapie tak zwanej rejestracji, symulując różne schorzenia, zabiegając o niższą kategorię albo w ogóle się nie stawiając. Teraz też jest taki problem? Problem rejestracji rozwiązano poprzez tworzenie list na podstawie bazy danych PESEL. Jeżeli chodzi o samą kwalifikację, wiedząc już, że nie są zagrożeniem ewentualnym powołaniem do zasadniczej służby wojskowej, nie ma problemu z tak zastanowieniem, jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy faktycznie zamieszkują na terenie Polski. A ci, którzy no, nie zamieszkują, bo na przykład pracują za granicą, będą się musieli stawić w kolejnych latach. Dokładnie, obowiązek stawienia się do 24 roku, a jeżeli chodzi o stawienie się już do wojskowego komendanta uzupełnienia, to trwa aż do 50 roku życia. No, w czasach, kiedy jeszcze obowiązywał pobór, to my mieliśmy, zdaje się, najniższe wskaźniki w regionie z powodu tych problemów migracyjnych. To się dalej utrzymało? Jeśli chodzi o stawiennictwo, w tym przypadku na kwalifikacje? Są rejony, powiaty, które tradycyjnie mają niskie stawiennictwo, a są takie jak na przykład powiat oleski, gdzie stawiennictwo jest bardzo wysokie. Czyli tutaj już źle nie wypadamy na tym kraju, tak jak kiedyś to było. Wypadamy lepiej niż wypadaliśmy, może tak. Może tak. A co grozi tym, którzy nie przyjdą? Jeżeli faktycznie odebrał wezwanie taki młody człowiek do kwalifikacji i nieuzasadnionych powodów nie zgłosił się, to zaczynając od nałożenia grzywny w celu przymuszenia do stawienia się, do doprowadzenia poprzez policję, takie sankcje grożą mu. A to zapisanie się na kwalifikacji decyduje o tym, że ma się tak zwany uregulowany stosunek do służby wojskowej. Zgłoszenie się do kwalifikacji i przejście całej procedury powoduje, że po upłynięciu się orzeczenia lekarskiej komisji taki człowiek jest przenoszony do rezerwy. Czyli i wtedy ma stosunek uregulowany do służby wojskowej. A jak ktoś ma nieuregulowany, to mu to w życiu może przeszkodzić, bo są takie sytuacje, kiedy trzeba się tym wykazać. Dokładnie. Jeszcze funkcjonuje opinia, że nasza kategoria zdrowia A pozwala dostać się do różnych innych służb mundurowych. Łącznie z ochroną, gdzie młodzi ludzie też tam często zgłaszają się, straż pożarna też wymaga, żeby taki stosunek do służby wojskowej był uregulowany, ale kategoria była zdrowia A. Czyli zdolności do czynnej służby wojskowej. A są takie przypadki, że ktoś się odwołuje od decyzji komisji tej zdrowotnej, bo chce mieć wyższą kategorię? Są takie przypadki. Zdarzało mi się. Odwrotnie niż kiedyś. Tak, ale zwłaszcza, że te przypadki są tylko wynikają z chęci danego młodego człowieka, a nie z faktycznego stanu zdrowia. Co komisja lekarska musi niestety na jego niekorzyść orzec, gdyż orzeka to na podstawie faktów, które on przedstawia lub które komisja stwierdza. No czyli kiedyś było tak, że udawaliśmy, że jesteśmy bardziej chorzy, a dzisiaj udajemy, że jesteśmy bardziej zdrowi. Dokładnie. Ta kwalifikacja w tym roku, jak podaje ministerstwo, ma objąć w kraju 280 tysięcy osób, a w przypadku naszej komendy uzupełnień? Jeżeli chodzi o wojskową komendę uzupełnień, jest to zasięg 4 powiatów, będzie około 2500 młodych mężczyzn wzywanych do kwalifikacji. A panie majorze, ilu z nich realnie założy kiedyś mundur? To można ocenić jakoś? Myślę, że przez pryzmat służby przygotowawczej, która właśnie dotyczy tych młodych ludzi, którzy nie mieli okazji przejść przez przeszkolenie wojskowe, będzie około 2-3% mogło stanąć kiedyś w szranki wojska. No właśnie, mamy armię zawodową. Jak się zostaje zawodowym żołnierzem? Podstawowa sprawa. Trzeba przyjść do nas, do Wojskowej Komendy Uzupełnień, i dowiedzieć się wszystkiego, w zależności od tego, co się sobą prezentuje, jakie ma się wykształcenie, jakie ma się chęci. Jeżeli ktoś nie chce się do nas fatygować, może wejść na moją stronę internetową lub dowolnej komendy uzupełnień wojskowej. Od strony prawnej wszystko jest tam przedstawione i wtedy muszę swoją drogę ukierunkować. Albo sam, albo poprzez kontakt z Wojską Komendą Uzupełnień. A czy to prawda, że przepustką do armii jest służba w Narodowych Siłach Rezerwowych w tej chwili? Jeżeli chodzi o Korpus Szeregowy Zawodowych, tak jest. Jeżeli chodzi o korpus podoficerski, młodzi ludzie, którzy faktycznie chcą rozpocząć służbę wojskową jako podoficerowie, poprzez próbę lub dostanie się faktycznie do szkoły podoficerskiej, rozpoczynają tę służbę. Jeżeli chodzi o korpus oficerski, również, jeżeli spełniają warunki, mogą rozpocząć zawodową służbę wojskową poprzez dostanie się do wyższej szkoły oficerskiej. A ten korpus szeregowy przez Narodowe Siły Rezerwowe. Dokładnie. Jak w ogóle wyglądają te Narodowe Siły Rezerwowe? Jak one działają? Narodowe Siły Rezerwowe
Są to żołnierze rezerwy, na co dzień będący cywilami, którzy na wezwanie dowódcy jednostki, z którym podpisali kontrakt na wykonywanie czynności w ramach Narodowej Siły Rezerwowej, zgłaszają się do wzmocnienia potencjału danej jednostki. Dokładnie, jeżeli chodzi o reagowanie kryzysowe. I jak taka drużyna wygląda, Narodowych Sił Rezerwowych? W zależności od tego, co sobą dany żołnierz rezerwy reprezentuje, on wzmacnia istniejący już pododdział. Nie jest to samodzielny pododdział, jest to wzmocnienie pododdziału istniejącego normalnie w strukturach jednostki. Czyli zawodowcy plus ci, którzy dochodzą w ramach Dokładnie sił tak rezerwowych. To jest organizowane w naszych realiach Polski. Panie majorze, jak duże jest zainteresowanie służbą w armii? Bo w tej chwili to jest pewien zawód w gruncie rzeczy. Macie więcej chętnych niż miejsc, mówiąc tak, językiem rynku jest. Pracy? Jeżeli chodzi o służbę przygotowawczą, na dzień dzisiejszy mamy więcej oczekujących niż miejsc potencjalnie, które moglibyśmy zapełnić ludźmi na przeszkolenie wojskowe w Korpusie Szeregowych Zawodowych na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o zawodową służbę wojskową, tutaj jeżeli ktoś naprawdę chce służyć w armii, może dostać się do niej bez względu na to, gdzie zamieszkuje w danej chwili. Jeżeli mamy tutaj przedstawiciela naszego społeczeństwa, który chciałby w Opolu koniecznie służyć, to niestety, mając na terenie Opola ograniczoną ilość jednostek z ograniczoną ilością miejsc, nie jesteśmy w stanie zapewnić dla każdego to, co on by faktycznie chciał. Zwłaszcza jeżeli służbę wojskową kojarzy z pracą. Nie jest to praca, jest to służba. Czyli można powiedzieć tak, że dość elitarny zawód i nie tak łatwo się tutaj dostać. Na pewno bardzo wymagający. A jakie motywacje mają ci ludzie, panie majorze? To taka motywacja patriotyczna, czy taka właśnie zawodowa? Liczą na to, że to będzie po prostu dobry fach. Jeżeli nie mam przekonania pod względem patriotycznym, no to sens służby w ogóle nie istnieje. Jeżeli chodzi o sprawę finansową, to na pewno jest to stabilizacja. U nas, w naszych strukturach nie ma możliwości takiej, jeżeli nie ma naprawdę prawnych konsekwencji działania mojego własnego, żeby można było mnie zwolnić. Dlatego tylko, że nie podobam się, czy źle wykonuję swoje zadania, to już jest zupełnie inna sprawa. Zawsze mam tą szansę, żeby na odpowiednim poziomie utrzymywać to swoje wykonywanie zadań. A jak wygląda dalsza kariera takiego żołnierza? Czy to jest tak jak w innych służbach mundurowych, że w pewnym momencie przechodzi na emeryturę, zwykle dość szybko i potem zaczyna nową pracę w cywilu? Żeby uniknąć czegoś takiego, to w Korpusie Szeregowych Zawodowych mamy ograniczenie czasowe, kiedy on może być w Korpusie Szeregowych Zawodowych. Do 12 lat służby może być tylko tym szeregowcem. I to jest motywacja, żeby przejść do korpusu podoficerskiego. A, czyli żeby się wykazać. Dokładnie, żeby móc pójść na szkolenie w ramach szkoły podoficerskiej. To panie majorze, jeszcze jedna rzecz na koniec, bo to była taka informacja, która trochę zelektryzowała opinię publiczną na początku roku. Głośno było o tym, że rocznie nawet kilka tysięcy rezerwistów, i to obu płci, będzie kierowanych na szkolenia do jednostek wojskowych. Kogo dotyczą te szkolenia? Szkolenia dotyczą żołnierzy, którzy są żołnierzami rezerwy, którzy są na przydziałach mobilizacyjnych lub którzy są planowani do nadania takich przydziałów mobilizacyjnych. Jest oczywiście ilość miejsc ograniczona, nie jest to coś, co dotyczy wszystkich. Czyli to ci po tej kwalifikacji, która teraz trwa, to nie są ci, których będzie można wzywać? Nie, to nie są ci, którzy faktycznie będą mogli stanąć. Jeżeli zechcą, tak, ale nie są oni w tej chwili głównym źródłem, które chcielibyśmy wykorzystać w ramach przeszkoleń. Czyli jeśli nie mają doświadczenia wojskowego, nie mieli wcześniej, to nie zostaną nagle wezwani na ćwiczenie? Nie, na pewno nie. Oni mogą jedynie starać się o dostanie do służby przygotowawczej, żeby tego doświadczenia w jakimś minimalnym stopniu dopiero nabrać. To panie majorze, jeszcze lokalny wątek, posiadaczy dwóch paszportów u nas, to ci, którzy czasem nawet służyli w Bundeswehrze, służą w wojsku. Czy tutaj coś przepisy mówią na ich temat? Przepisy wyraźnie określają, jeżeli odbył obywatel Polski służbę w obcej armii, jest traktowane jako spełnienie obowiązku służby wojskowej. I nie ma też problemu, by taki posiadacz dwóch paszportów służył w polskiej armii. Dokładnie. Tutaj przepisy to uregulowały po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dokładnie tak jest. Naszym gościem był dzisiaj major Arkady Smoliński z Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Opolu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.